Moi drodzy, wiem, że jestem beznadziejny i od razu na początku odcinka muszę was przeprosić za to, że we wczorajszym filmie nie było dźwięku, była to moja wina, nie widziałem, że mikrofon mi się przestawił i po prostu tak to wyszło, ale muszę także przeprosić siebie, że wam nie mogłem pokazać tego, co wczoraj się działo, ponieważ to było naprawdę niesamowite, ale o tym opowiem wam troszeczkę więcej za chwilę. Tak czy siak, dzisiaj postaram wam się to wynagrodzić. Jeżeli widzicie ten film, to znaczy, że dźwięk już działa na 99,99% działa, bo teraz to sprawdziłem, teraz to ustawiłem, po prostu taka złośliwość rzeczy martwych wczoraj mnie dopadła, no i mój błąd z tym, że tego nie sprawdziłem, więc przepraszam, ale mam w zamian to coś dla was. Ponieważ nie tylko na dziś przygotowałem całkiem atrakcyjny content, ale także każdemu, kto zostawi komentarz, zostawię serduszko, tak jak to było pierwszego dnia, kiedy wrzuciłem filmik, więc jeżeli napiszecie bla 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 bla, dostaniecie serduszko. Jeżeli napiszecie, o Maciuch, super, że wrzuciłeś filmik, dostaniecie serduszko. A jeżeli napiszecie, że Maciuch to koks, albo Eluwina, Maciowina, to wtedy również dostaniecie serduszko. Każdy komentarz, możecie napisać 20 komentarzy, możecie napisać jeden, możecie napisać 120, tyle ile chcecie. Po prostu w taki sposób chcę wam pokazać, że to, co piszecie, mnie obchodzi. Okej, więc przejdźmy do rzeczy ważnych. Ja, słuchajcie, pokonywałem sobie świat z takimi dosyć basicowymi itemami, tak jak widzicie, i napotkałem na coś, co powinno być bardzo, bardzo interesujące. Wygląda to jak jakiś taki statek. Na mapie to po prostu widać, słuchajcie, że tutaj jest naprawdę niezła impreza. Te żółte kropki to są oczywiście wrogowie, więc tutaj musi dziać się coś bardzo ciekawego. No i liczę na to, że tam znajdziemy bardzo fajne rzeczy, ale jednocześnie, że nie będzie tak ciężko, tak jak było wczoraj, ponieważ wczoraj zwiedzaliśmy sobie świat Everdawn i tam walczyłem z bossem, z alchemikiem, moi drodzy, i to było po prostu niespodziewane, ale też niesamowicie trudne, więc tam będziemy sobie wracać. Oj, 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 już mnie atakuje ten typek, co to jest, co to jest, co to jest, Maciuch, wyskakuj szybko, jaka jazda. Dobra, załatwimy go w takim razie, zobaczymy z łuku, czy on obrywa dosyć, ej, dosyć mocno obrywa, nie wiem, czy ja chcę tracić strzały, bo tam na pewno będą wrogowie. Co to w ogóle jest za liść? Glicyna, moi drodzy. Więc jeszcze kończąc temat tego Everdawn świata, tam będziemy sobie szli. Muszę pokonać tego alchemika, ale potrzebuję po prostu lepszych itemów. Tak czy siak, w tym momencie naszym największym problemem jest nie lód, tylko to, co pod nim jest. Dobra, rozwalmy to. Dawaj, rozwalaj to, mordo. I teraz chodź tutaj. Co to jest? Co to jest? Żabica. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Ja cię sunę. Żabica, moi drodzy. Czy to wygląda wam jak żaba? No mi to nie przypomina żaby. Dlaczego to mnie atakuje? Nie mam pojęcia, ale chodź tu. Dlaczego? O, no chodź, no chodź. Ja, i słuchajcie, nie mogę wejść tam do wody, bo ja niestety, ale mam za słabe EQ, sami widzicie, bo zwykłe żelazne, nawet wczoraj zrobiłem diamentowe itemy, żeby walczyć w tym świecie, ale mi się nie udało. Dobra, tutaj wiem, że to mnie mrozi, ale ja chcę zobaczyć, co ja tutaj dostałem. Czy ja z tego będę dostawał obrażenia? Pewnie będę dostawał obrażenia. Oj, 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 już dostaję. I co my tu mamy? Płetwa. Płetwa, czy ja mogę to założyć gdzieś, słuchajcie, czy ja mogę to założyć? Nie, niestety nie mogę tego przyodziać. Tak czy siak, bardzo dobrze, że żabicę pokonaliśmy. Teraz wystarczy zjeść ziemniaka i lecimy na ten statek. Moi drodzy, pokonamy sobie ten statek i później będę płynął dalej. I jak znajdę coś fajnego, to wam to pokażę. Chodzi o to, że nie będziecie... Ojojoj, panie kolego, witam serdecznie. Dobra, dobra, podejdź tutaj troszeczkę bliżej. I ciach, już cię nie ma, typie. Mam nadzieję, że oni nie będą tak mocni, jak we wczorajszym, słuchajcie, odcinku. Headshot, typie. Headshot, po prostu dostaniesz headshota. Dobra, typa już nie ma, bo wczoraj walczyłem z nimi w tym świecie Everdawn i oni tam byli tak pioruńsko mocni. Ej, kolejna żabica, kolejna żabica. Dobra, możemy ją rozwalić w sumie, jeżeli tutaj będzie wow, co to było, co to było, co to było, jak ona co ona robi, co ona robi, co ona robi, dlaczego ona jest taka mocna. Dobra, gin, 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 jeszcze nie, jeszcze tutaj jest typ. Szybko, Maciuch, uciekaj, szybko, 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 coś tu się dzieje, mam pół serca, ja mam pół serca, jaka jazda, co ta żabica zrobiła. Szybko, Maciuch, jest. Dobra, wypadło coś z niej. Ej, nie, jeszcze kolejna żabica, jeszcze kolejna żabica. Nie, 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 co tu się w ogóle dzieje? Ja cię kręcę, Maciuch. Moi drodzy, te mody są za mocne. Nie wiem, czy żabica jest z modów, ale podejrzewam, że jest z modów. Nie wiem, czy ten statek, który zaraz będziemy podbijać, jest z modów, ale podejrzewam, że jest z modów. Co to mamy? Przynęta żabicy. Co to są? Te coiny, to ja nie wiem, do czego one służą, ale je już widziałem. Dobra, słuchajcie, olewamy żabicę. W ogóle tutaj nie można wchodzić do wody. W sensie, do wody można wchodzić, ale trzeba od razu płynąć. Patrzcie, tam się kryje. Tam się kryje ta żabica jedna, głupia, wstrętna. Tam jest z kolei ten typ. Dobra, wiecie co? No nie, bo ona tu wyskoczy zaraz na mnie, a ja mam tylko pół życia. O nie, tu są dwie! A ja chcę moją łódkę. Dobra, wiecie co? Olewam tę łódkę. Ja mam drewna. Trochę, zresztą na statku będzie troszeczkę drewna. Ja to po prostu olewam. Ja jem ziemniaka.
i lecimy na statek. Będziemy prawdziwym piratem, a bardziej takim wikingiem piratem. O, ja cię kręcę, patrzcie, tam leżą chyba foki. Nie wiem, czy to są foki, czy to są jakieś nie wiadomo co. No to są żabice oczywiście wsteretne, ale sobie leżą, wylegują się. Dobra, my słuchajcie, podbijamy w takim razie. Ja mam tarczę, o tym muszę pamiętać, bo zapomniałem o tym wcześniej. Dobra, i ty teraz typie, nie macie, po prostu, nie, dlaczego ja cię uderzam ziemniakiem, typie, co ty wygadujesz? Dobra, oni nie są tacy mocni, to jest akurat mega w porządku, bo wczoraj jak walczyłem z tymi obrońcami, to oni, słuchajcie, zdejmowali mnie na 2 hity, to było dlatego tak kosmicznie trudne. Później jak walczyłem z tym alchemikiem, to już w ogóle typ był totalnie mega, mega był za mocny, więc musimy po prostu sobie zebrać diamentową zbroję, może nawet nederytową, albo jakieś rzeczy z modów, to już wy musicie mi napisać, jakie tutaj rzeczy są warte do robienia z modów, żeby po prostu być mega kozakiem. No i wtedy jak sobie weźmiemy potiony na truciznę, to wtedy nie powinno być nic złego. Dobra, dobra, ty do mnie nie strzelasz, więc... O nie, on też jest mocny, ale dobra, go akurat mogę dosyć łatwo rozklepać. I muszę pamiętać o jedzeniu. Moja zbroja jest beznadziejna, więc ja naprawdę muszę tutaj uważać. Dobra, typie, teraz tak, ciebie załatwimy w taki sposób. Dobra, ty nie możesz mnie trafić nawet raz. Oh yeah, dużo emeraldów z nich wypada, dużo coinów z nich wypada. Nie wiem, co można zrobić z tymi coinami, ale pewnie zakładam, że z wielu coinów można zrobić coś, na przykład worth 10 gold coin. Okej, to jest akurat git. Ej, te żabice, ja cię kręcę. Oj, tu już jest skrzyneczka, dobrze. To w takim razie ja bym chciał, ale nie, no to są 3 żabice, ja nie wejdę tu do wody. Nie, no nie ma bata. Nie, dobra, to ja wejdę w takim razie najpierw na zamek i później na statek i później ze statku sobie wejdziemy. Dobra, chodź podejdź tutaj do mnie, panie kolego, oni są już mocniejsi, dobra, uderz mnie i teraz pyk. Nie, co? Jakim cudem? Co tu się dzieje? Moi drodzy, udało mi się jakoś dotrzeć w to samo miejsce, tym razem udało mi się odzyskać łódkę, która cały czas tutaj była. No i podchodzimy jeszcze raz, ale tym razem pod osłoną nocy. Dobra, to ja w takim razie muszę wiedzieć, że na tych gości z kuszą muszę uważać jak na... Ej, tam coś jest! Dobra, tam popłyniemy. Ej, co to jest? Nie mam pojęcia, słuchajcie, co to jest, ale dobra. Pójdziemy tam, jak tylko odzyskamy itemy. Na goście z kuszą muszę... nie muszę uważać bardzo. Goście z kuszą nie są mega mocni. Natomiast goście z siekierką to jest po prostu istne zło. Ich muszę się... Tylko z łuku. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Przenosimy wszystkie itemy. I już jestem gotowy na bitkę! Oh yeah! Dobrze, moi drodzy. Lecimy w takim razie. Dobra, troszeczkę ziemi zyskałem. To zawsze na plus. I teraz tak. Ostrożnie, bo goście z siekierkami to po prostu jest inna liga, moi drodzy. Sami widzieliście, jak szybko ten typ mnie załatwił. Dobra, ja najpierw chciałbym sprawdzić cały pokład i pod podkładem, czy tutaj ktoś jeszcze się na mnie czai, no bo co najmniej jeden typek powinien być, ten, którego nie załatwiłem. Ej, w ogóle ten statek jest dowalony, że tak powiem. Ej, mega epicko to wygląda i to, że on wleciał, wjechał bardziej, czy bardziej... Nie, to był typ, okej, on jest zablokowany przez wodę, ale on ma siekierkę, więc ja nawet do niego, słuchajcie, nie podchodzę. Po prostu, typie, giniesz w ten sposób, pyk, okej, bardzo dobrze, bardzo dobra taktyka, Macioch, tak, jestem z ciebie zadowolony, jestem z ciebie dumny. Dobra, tutaj zaraz sobie wyjdziemy. Na razie wchodzę tutaj. Wow, już mnie zaatakował, ale jak szybko, jeszcze tam pod pokładem był jeden typ. Ja cię kręcę, ja cię sunę. Chodź tutaj. Oj, widzieliście, słuchajcie? Po prostu jedna chwila i już mnie nie było. Praktycznie 2 serduszka mi zostały. Ty tutaj jesteś, dobra. Dobra, w takim razie giniesz. Tam widzę, że jest gościu z flagą. Ten, który odpowiadał za rajdy w przeszłości. Tam jest gościu z kuszą, to go nie muszę się aż tak mocno bać. Ale i tak lepiej jest, słuchajcie, uważać na dosłownie każdego. Oj, dobra, spokojnie. Okej, mamy tarczę. Tarcza jest bardzo naszym przyjacielem dzisiaj. Dobra, i ty, bo ty po prostu ładujesz ją, bardzo długo ładujesz, jest okej. Tego załatwiliśmy, teraz jeszcze tego bym chciał załatwić. Ja bym chciał od razu załatwić wszystkich. Dobra, bo tutaj jest... Czy oni tu wejdą? Jak ja to otworzę? Nie powinni tutaj wejść. A ja ich teraz będę mógł się klepać. Najpierw załatwimy oczywiście tego typa, bo tego się boję bardziej, chociaż oboje mają siekierkę. I teraz to, czy on zrobi rajda? Czy jak ja go rozwalę, to będzie rajd i nagle zjedzie się, wiecie, stado dewastatorów? Zakładam, że tak będzie. Znając życie, tak będzie. Okej, chyba nic się nie stało. Okej, chyba nic się na razie nie stało. To jest bardzo, bardzo dobra nowina. Tutaj nie ma, rozumiem, wejścia, bo ja chcę tam wejść właśnie. Patrzcie, jedno piętro jest troszeczkę niżej, ale jedno jest troszeczkę wyżej. I teraz spokojnie. Macioch, spokojnie, wiecie co, ja zrobię tak. Naprężę łuk.
I teraz tak, tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Okej, okay, bardzo mi się to podoba. Zaraz będziemy sprawdzać wszystkie beczki, zaraz będziemy zgarniać całe wszystkie itemy. Tylko ja muszę sprawdzić, czy tutaj na pewno nikogo nie ma. Okej, okay, mamy nawet tutaj książkę, mamy nawet kolczugę. Wow! To jest mega, mega fajne. Okej, okay, czyli tutaj nic specjalnego nie ma. W takim razie, słuchajcie, musimy sobie wejść. Tędy się wchodzi tam? Na dół? Ja się boję. Ja bym chciał jakieś normalne wejście zobaczyć, żeby sobie powolutku wszędzie wejść. Ale widzę, że tutaj chyba nic takiego nie ma. No dobra, to w takim razie... Nie, no ja się naprawdę, słuchajcie, boję. Się naprawdę boję. Czy ja mogę tutaj postawić... Okej, okej, okej. Okej, jest jeden typ tam. Go możemy rozwalić z łuku w takim razie, bo on ma siekierkę. Ale on jest przyblokowany przez wodę. I bardzo ci dobrze, typie, let's go! Typa już nie ma. Okej, teraz tak, bierzemy mieczyk. Halo, halo. Okej, 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 okej. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie ma co... Nie, nie, nie ma co kozaczyć. Nie ma co kozaczyć. Dobra, dobra, typie, giniesz. Nie wiem, dlaczego on się zablokował, ale to mi uratowało życie, bo ja otworzyłem niechcący tą beczkę. Ej, dobra, ten statek ma tyle kontentu, że ja cię sunę, ile tu jest rzeczy. Zaraz będziemy wszystko eksplorować. Wow. Ej, dobra, to jest genialne. To jest totalnie genialne. Ja muszę tylko, słuchajcie, zjeść i muszę zablokować tę wodę, ponieważ ta woda bardzo wolno, ale też będzie zabierać mi życie. Wiecie, o co chodzi, no nie? Wiecie, o co chodzi, więc tędy się tutaj wchodzi. Ej, jest tutaj zejście. Aha, to ja nie widziałem tego. Okej, okay, spoko loko. Dobra, to sobie w takim razie możemy to przyblokować. Aj. Nie, dobra, dobra, wiecie co? Ja po prostu tam wpłynę. Ja po prostu to zablokuję. Chciałem to zrobić prowizorycznie, ale prowizorycznie to się po prostu nie da. Ej, jestem zablokowany przez to, że leci. Dobra, dobra, pyk, pyk, pyk. I teraz wody już, słuchajcie, nie ma. Wrogów. Ej. Zły omen. Przez godzinę 37? Ale czy to znaczy, że to jest rajd? Czy to znaczy, że one będą tutaj przychodzić? Jeżeli one będą tutaj przychodzić, to mi by się przydało mleko, ale mleka chyba tutaj nie znajdę na totalnie zamarzniętym tym. Wiecie co? Na mapie widać, czy są wrogowie. Jakbyśmy zrobili tak, to widać, że tutaj są jakieś ludki, ale ja nie wiem, czy to są do końca wrogowie, tak szczerze mówiąc. Na pewno jest ich bardzo mało, więc musimy dalej być ostrożni. I teraz przechodzimy do eksploracji. Okej, zaczniemy sobie od tego miejsca. Widzę, że tutaj nie ma nic bardzo specjalnego. Ej, to są w ogóle te miodowe rzeczy. Ej, tu jest coś. Tylko gdzie to prowadzi? Oj, 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 oj. Dobra. Kliknąłem to, nie wiem, gdzie to mnie prowadzi. Znaczy, to mnie nigdzie nie prowadzi. Ale piracka sakwa. Uj, lala. I co my tutaj mamy? Halo? A. To mi chyba odblokowało jakieś po prostu itemy. Jakieś mi dało itemy do tego. No spoko, nie było to jakoś mega, mega fascynujące, bo nie widzę, żebym miał coś naprawdę fantastycznego w ekwipunku. Tak czy siak, tutaj sprawdźcie, czy pod tym śniegiem, słuchajcie, nic się nie schowało, bo ja nie wiem po prostu, jak te statki wyglądają tak naprawdę. Ale okej, okay, tutaj nic nie ma. Więc te beczki sobie sprawdziliśmy. Schodzimy teraz w takim razie niżej. Najpierw idziemy sobie tutaj. Widzę, że tutaj nic ciekawego nie ma. Piracka sakwa, ajajaj, no i co mi to dało? Nic, znowu jakieś, słuchajcie, jakieś nie wiadomo co, jakieś piti, ale dobra, to sobie oczywiście zabieramy. Skarby piratów, czyli emeraldy sobie zabieramy. Sprawdzamy sobie dalej becz. O! Wydajność 3, to jest mega dobry enchant. I szablon kowalski, zbrojenie zbroi oko, lol. Nie wiem, o co chodzi, ale emerald coiny sobie zabierzemy, bo ja myślę, że z nimi można zrobić coś pożytecznego. Tak przynajmniej mi się wydaje. I znowu jakiś szablon. Ej, wow, co tu się w ogóle dzieje? Przeszycie. Okej, przeszycie i ochrona, to są mega dobre rzeczy. To ja w takim razie też sobie to zabieram. Coiny niech będzie, że też sobie zabieram. Emeralda muszę sobie zabrać, oczywiście, że tak. I teraz tak, co my tutaj mamy napisane? Entry 12, last afternoon. A nie, to jest po prostu jakaś historyjka. To historyjka mnie niespecjalnie interesuje. Myślałem, że tutaj mogą być jakieś bardzo fajne rzeczy. Dobra, emeraldy mamy, sprawdzamy. Uhuhu, skoko. Oj, 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 płomień, słuchajcie, ja nie znam nazw polskich na enchanty, więc ja nie wiem na przykład, czym jest właśnie ten skok okracznika. Okracznika. O, skok okracznika, Maciek nie umie czytać totalnie, ale co to w ogóle jest za słowo? Okracznik, lol, okracznik, dobra. Beka, tak czy siak, dobra, tutaj można wchodzić, ale nie za bardzo widzę sens. I teraz schodzimy na dół, gdzie jest zdecydowanie najwięcej skrzynek, tylko...
Ja muszę... Ulala! Ej, to są dobre rzeczy! Zaraz będziemy... Tylko, że nie, jakbym miał jeszcze... Słuchajcie, stół do enchantu. Wilcza potrawka. Moja ulubiona. Dobra, wywalmy sobie rzeczy, których ja nie będę używał, bo one już naprawdę zaśmiecają dosyć mocno ten ekwipunek. Powiedzmy, że szablon kowalski mogę sobie zostawić, ponieważ ja nie wiem, czy on jest do wyrzucenia, czy on jest całkiem przydatną rzeczą. Tak czy siak, oj, widzę, że dosyć i tak dużo rzeczy mam zajętych, ale to jest spoko, spoko. Oj, 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 ile tu jest dobrych itemów. Ej, naprawdę, taki statek to jest dobra rzecz. Ej, naprawdę, jeszcze diamenty tu są, znaczy, no jeden diament tak naprawdę, ale może być więcej ich zaraz, no nie? Ej, dobra, emsów tutaj jest całkiem dużo. Oczywiście emeraldy nie są... Nie wiadomo jak przydatne, nie wiadomo jak potrzebne, ale można coś za nie kupić, no nie? Można dużo za nie kupić, więc na początek gry one się przydadzą, jak na to, że mam właśnie zero praktycznie itemów, to one będą całkiem przydatne. Ej, tu są w ogóle villagerowie, typ jest uwięziony, co jest grane, typie? Typie, jesteś wolny, uciekaj! Ej, jak to najazd? Nie! Jak to najazd się zrobił? Nie! To znaczy, że ja... Nie, słuchajcie, to znaczy, że ja długo tutaj nie przeżyję. Ja chciałem tutaj sprawdzić wszystko, bo tutaj... Dobra, ja sprawdzam wszystko w takim razie, zabieram co cenniejsze i ja stąd po prostu uciekam, bo ja nie mam szansy tutaj przeżyć po prostu. Ej, taka jest prawda, jak tu będzie najazd, nie wiedziałem, że najazd się uruchamia, jak ja uwolnię villagera, tak to bym go w życiu nie uwalniał. Przecież, dobra, co my tutaj mamy? Co to są w ogóle za ryby? Jakaś opłaszcz, nie wiadomo co to jest. Dobra, diamenty, zgarniam szybko to, ja stąd będę, słuchajcie, uciekał. Bo ja w tym momencie nie mam szansy, żeby z nimi powalczyć po prostu. Wiecie o co chodzi, może nawet ja nie będę, słuchajcie. Patrzcie co ja zrobię, patrzcie co ja zrobię. Zrobię pyk, ja zrobię pyk, pyk, halo, halo. I ja w tym momencie jestem bezpieczny. Essa, moi drodzy. Ej, a tak całkiem poważnie, to ja, słuchajcie, uciekam tędy. W sensie, wiem, że tam są te żabice, ale może uda mi się po prostu nie wlecieć do wody, tylko właśnie wyjść gdzieś tędy. Ja wychodzę tędy, ja nie będę się bawił w żaden najazd, bo... Oj, 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 ja się boję, czy oni się tutaj wbili gdzieś? Halo, nie no, nie, dobra, nie wbijajcie się do mnie. Ja chcę zobaczyć ten najazd, ale jak on wygląda z zewnątrz. Nie chcę wiedzieć, jak on wygląda w praktyce, tylko z zewnątrz się mu po prostu przyjdzie. Ej, dobra, ja gdzieś miałem pochodnie, mam pochodnie. Postawię wam, żebyście wy coś widzieli, bo pewnie nic nie widzicie. I picobello magnifico, idziemy w takim razie na górę, ha, ha, ha. Dobrze, dobrze to wykminiłem, no nie? Okej, i jesteśmy na powierzchni, i jesteśmy poza statkiem, i dokładnie o to chodziło, tylko tutaj muszę uważać, bo pewnie będzie niebezpiecznie. Dobra, tutaj jest ten zamek, znaczy zamek, ja cały czas to mylę, dlaczego ja mówię zamek, Macioch? Czy ty byś na jakimś zamku? Nie... Oj, 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 dobra, tamtego typa oczywiście możemy rozwalić, bo miał kuszę, ale wiecie co, ja wchodzę w takim razie do łódki, muszę pamiętać o tych żabicach wstrętnych, bo one na 100% zaraz będą mnie atakować. Ja sobie w takim razie wychodzę tutaj, wejdziemy sobie tutaj, pyk, 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 Macioch, wskakuj, dobrze, bardzo elegancko. I teraz tak, gdzie jest ten najazd, moi drodzy? A, jeszcze tam jest skrzynka, zapomniałem o niej, dobra, musimy iść ją sprawdzić. Widzę, że tam są ci villagerowie. Ej, to ten najazd nie jest jakiś sążny. On się wydaje wręcz taki, bym powiedział, easy peasy lemon squeeze. Dobra, jest ta żabica. No kurde, bele, głupia żabica. Wstrętna żabica. Dobra, nie. Dobra, jedź, 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 żeby mnie nie zaatakowała. Już mnie zaatakowała. Dobra, 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 wywalone w tą łódkę. Nie da się płynąć, jak są te żabice. Muszę poczekać, aż trucizna mi zejdzie. I wtedy będziemy, słuchajcie, się bić dalej. Tutaj był ten typ. Halo, typie? Gdzie ty byłeś? Gdzieś tutaj się szwendał ten jeden typ, moi drodzy. O, tutaj on przecież był. I co, teraz go nie ma? Uciekł przed Maciochem? Nie, jest! Dobrze! Pyk, pyk, pyk. Okej, ty mnie oczywiście, typie, nie trafisz nigdy w życiu. I teraz tak, typek jest rozwalony. Ja tam nie wskakuję, bo mnie zaraz żabica jakaś zje wstrętna. Ja chcę zobaczyć, ilu ich tutaj jest. I villagerowie są, tak wiecie, oni mieli przed chwilą chill bombę. Oni nie powinni wcale tak chillować, moim zdaniem, jak jest najazd. Oni powinni być skitrani, a oni mają totalne chillerstwo. Patrzcie, co się dzieje. A, ej, aha, że nie, to nie był koniec najazdu. Dobra, z tobą mogę handlować, bo sobie wziąłeś profesję z tego stołu. Bardzo mądrze, bardzo dobrze. Czy oni tutaj są? Bo ja nie wiem, czy ja chcę się klepać, szczerze mówiąc. Tutaj nikogo nie ma. Sprawdzimy w takim razie jeszcze, słuchajcie, pod podkładem. Czy ktoś tutaj jest? Halo, halo! To ja!
Maciok! Dobra, oni w takim razie, słuchajcie, w jakichś dziwnych miejscach musieli się spawnować. Ja w takim razie to olewam i ja sobie przechodzę tutaj, bo tu czeka na mnie jeszcze jedna skrzyneczka. Wskoczę sobie do wody. Nie, jest żabica! Szybko uciekaj! Szybko, Maciok, uciekaj! Dobra, ja cię kręcę. Ej, te żabice są po prostu okropne. Okropna jesteś i masz dużo życia. I zdychaj, i bardzo dobrze ci tak. I zdychaj od mojego miecza żelaznego. Pyk, 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 jeszcze jeden hit. Jeszcze jeden, bardzo dobrze. No i nie macie, dobra, jest skrzyneczka za to. I co my tutaj mamy? Butelka wody. Wow, nie no dobra, słuchajcie, no tragedia. Shrimp, no krewetki to ja nie chcę. Tutaj się za bardzo nie skryję. W takim razie, moi drodzy, wracamy sobie do łódeczki, która była. A, moja łódeczka była tam. Ja cię kręcę. Dobra, pójdziemy tam, ponieważ tam było coś zielonego i tam ja chcę popłynąć. Nie mam pojęcia, czy to jest fajne, czy to jest bezpieczne, ale na pewno musimy to sprawdzić. Dobra, tak czy siak, wsiadamy. Ej, totalnie to wygląda. Wiecie, co mi to przypomina? Takie... Ej, nie gadajcie, że to jest świątynia podwodna. Ja nie pamiętam, jak wyglądały świątynie podwodne. Pamiętam tylko, że one nie wychodziły ponad wodę, ale to totalnie to przypomina. Czy to jest ta świątynia podwodna, gdzie można zdobyć jakiś tam trójząb, czy coś takiego? Boże, co tu się zdobywało? Pamiętam, że tutaj walczyło się z tymi bossami, które dawały ci mining fatigue, no nie? Że tak wolno się kopało. Czy to jest to? Czy ja mogę w to wpłynąć? Powinienem móc w to wpłynąć. Halo? Halo, panie kolego, dobra, nie mogę w to wpłynąć. Ej, to dostałem to! Wyczerpanie! Czyli to mining fatigue, czyli to odkryłem to przez przypadek? Przecież to jest tak rzadka struktura, że ja pierniczę! Wow! Okej, słuchajcie, z moim obecnym ekwipunkiem i bez mleka nic tu nie zwojujemy, więc ja tu nawet nie próbuję wchodzić. Ale to, że nie tyle co zdobyliśmy, co odkryliśmy to przez przypadek, to jest po prostu niesamowite. Ej, tutaj znalazłem skrzynkę. W sensie, to jest dziwne, patrzcie, tutaj przed chwilą z wami rozmawiałem, chciałem wrócić na ten statek i tu znalazłem skrzynię. To jest mega dziwne, ale spoko, zróbmy, a nie, ja mam mining fatigue, czyli to potrwa jakieś 5 lat. Po tym pasku na górze widać, jak długo to zajmuje, ale mam nadzieję, że będzie warto i że znajdę coś więcej niż po prostu ości albo shrimpa i... Ej, wow, poczekajcie, bo przede wszystkim z tego wyleciała woda, co nie jest takie fajne, bo to mnie mrozi strasznie, ale mam tu dwa emeraldy i mam tutaj echo morskiego cmentarza. Słychać od niego odgłosy 1000 zatopionych i rozbitych statków, jeśli tylko wytężysz słuch. Wow, nie mam pojęcia, co to jest, ale odblokowano nowe receptury i to wygląda jak totalnie rzadki przedmiot, w sensie, ej moi drodzy, coś co ma taką ikonkę, to musi być totalnie rzadki przedmiot, więc chyba zdobyliśmy coś naprawdę bardzo wartościowego. Moi drodzy, skitałem się, żeby pokazać wam jeszcze ten najazd, ponieważ okazało się, że oni się zrespili tutaj. Ja biegłem w jedno miejsce, które zaraz wam pokażę, ale oni wszyscy zrespili się tutaj. W sensie, tu jest jeden typ, tam, to tutaj, słuchajcie, nie, tutaj nie ma typa, ale tutaj było ich całe mnóstwo jeszcze przed chwilą. Ej, serio? Ej, oni zniknęli. O dobra, tutaj jest ich dużo. Tutaj jest ich dużo, jak widzicie, oni się tutaj pozrespili. Był jeszcze jeden typ, który wyglądał naprawdę dziwacznie. Ja oczywiście z nimi, słuchajcie, nie mam... A, to jest ten typ. To jest ten typ, tylko ja nie chcę z nim, słuchajcie, walczyć, ale może spróbuję, bo on się w sumie jakoś nie rusza za specjalnie tak naprawdę. On wygląda dziwnie, więc go sobie rozwalimy. Typie, giniesz, dobra, nic z niego nie wypadło. Tak czy siak, ten najazd, on sobie trwa, ja nie będę z nimi walczył, bo ich jest po prostu za dużo. Zresztą wiecie, no to jest tylko pierwsza fala, a spodziewam się, że może być ich więcej. No nie, no bo takie przynajmniej były kiedyś najazdy we wioskach, no nie, wiecie o co chodzi. Dobra, tam oni są, mnie to nie obchodzi, a ja sobie lecę tutaj, bo tutaj chciałem zobaczyć właśnie foki, moi drodzy, jaka jazda. Ej, one nawet nie uciekają przede mną. Dobra, wygląda trochę dziwnie, ale ona w ogóle leży na brzuchu, ta leży normalnie. Wyglądają dosyć słodko, ciekawe jak wygląda mała foka, wiecie, baby foka, chyba, że ta jest jakaś baby. Nie, wydaje się całkiem zwyczajna, więc baby foki jeszcze nie widzieliśmy. No bo, panie kolego, no sorry, ale ty nie wyglądasz mi na baby fokę. Tak czy siak, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę, żeby obudzić ten kanał i oczywiście o komentarzu, bo będę serduszkował każdy komentarz. Także dzięki, do następnego, yo!